Witajcie w Poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla was trzy filmiki, które podbijają internet. Dzisiaj zobaczymy, że faceci nigdy się nie nudzą. Ale zanim tę nudę przysypiemy filmikami, po raz ostatni w najbliższym czasie wspomnę wam o Surfshark VPN, który daje wam bezpieczeństwo, ale chyba przede wszystkim otwiera wam cały internet. Nic nie będzie przed wami zamknięte. Dla tych, którzy obejrzeli cały polski Netflix, otwiera się Netflix, chociażby amerykański, albo Disney+, a Polacy, którzy mieszkają za granicą, mogą oglądać nasz polski player.pl albo transmisje sportowe na TVP Sport. W końcu cały kraj się na to zrzuca. Ja nie mam problemu, abyście też to oglądali. Sporo osób właśnie z tego w ten sposób korzysta. Dajecie mi znać na Discordzie, pytacie mnie jak co ustawić, więc jeżeli macie jakieś pytania, piszcie śmiało. No i z kodem poszukiwacz dostajecie 83% zniżki i 3 miesiące gratis. Wszelkie szczegóły w opisie, a teraz czas wjechać do internetu. Z własnego doświadczenia wiem, że faceci jakoś tak mniej się nudzą. Nigdy nie słyszałem, aby jakiś stwierdził, że nie ma co robić. I to potwierdzają moi znajomi, kumple, Johnny. Zgadza się. Właśnie. Ale drogie panie, to nie oznacza, że jesteśmy jacyś lepsi. Po prostu czasami robimy rzeczy, które nikomu nie są potrzebne. Na przykład moczymy się samotnie w fontannie. Albo robimy rzeczy, które są zwyczajnie głupie. Typu wybijamy sobie zęby za pomocą pułapki na myszy. Są też sytuacje, gdy zbieramy się męską grupką i wspólnie kombinujemy, co zrobić głupiego. I na wyjątkowy pomysł wpadli youtuberzy Dawid Dobrik i Jeff Witek wraz ze swoimi znajomymi. To taki zachodni odpowiednik naszej ekipy. Wynajęli koparkę, wjechali nią do wody, przyczepili do niej linę i zaczęli się bawić. Na początku całkiem bezpiecznie, na wakeboardzie lub pompowanym kole. Ale to internet, trzeba się wyróżnić. I to nic, że głupotą. W końcu wszystko będzie publikowane w internecie. Dla widzów. Dlatego Jeff postanowił, że czas trochę polatać i poprosił kumpla, aby nim pokręcił kilka metrów nad wodą. What's the worst that could happen? Wodą, która była płytka. Niektórym się gała ledwo po kolana. To widać dokładnie tutaj. Dodatkowo influencer Dawid, który siedział w koparce, jedną ręką nią sterował, a drugą nagrywał. To idealny przepis, aby komuś coś się stało. To pięknie się skończyło, złamaną czaszką i poważnymi obrażeniami twarzy, które trzeba było operować. Wszystko wydarzyło się w czerwcu 2020 roku, ale dopiero kilka dni temu poszkodowany o wszystkim opowiedział. If you die doing something you love, it's not tragic. 4,5 miliona osób zobaczyło ten łzawy film, w którym tłumaczył, że to dla widzów, że to odreagowanie pandemii, bla 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 bla. Oh shit, oh shit. Ja to widzę tak, że niektórzy dla wyświetleń zrobią wszystko, nawet zaryzykują życie, swoje lub swojego kumpla, a za kasę sprzedadzą swoje łzy. Bo wersję bez cenzury można obejrzeć, gdy zapłaci się na Patreonie. Jeff ma szczęście, bo wrócił do zdrowia, ale i tak czuję, że za jakiś czas odwalą coś nowego i podobnie głupiego. Gdyby chodziło tylko o dobrą zabawę, a nie o wyświetlenia, to można się dobrze bawić, patrząc na dmuchane piłki latające na wentylacji. Walka pełna emocji, można się zakładać, która wygra i każdy jest bezpieczny. Ale to niestety nie będzie tak klikalne, jak ryzykowanie własnego zdrowia. Chociaż są bezpieczne zabawy, które wyglądają banalnie, zostały wymyślone przez facetów i stają się popularne w internecie. Mowa o wyścigach resoraków na bieżni. Jak widzicie, cała zabawa nie jest skomplikowana, ale przysparza wielu emocji. Słychać po głosie, że wszystko zorganizowali dojrzali faceci. Znaczy dorośli. Dojrzali faceci nie istnieją. Jest kilka kanałów, które zajmują się tą tematyką. Niektóre wyścigi nabiły milion wyświetleń w miesiąc.
Czasami prezentują też bardziej rozwinięte wersje, których wyświetlenia sięgają kilku milionów. Widzowie mogą wysłać swoje resoraki i śledzić ich poczynania. Jeżeli jednak chcecie zrobić coś takiego w domu, to łatwiejsza będzie wersja z bieżnią. Sporo osób ją ma i z niej nie korzysta, tylko się kurzy. No jak mówiłem, to bezpieczna zabawa. Chociaż po kolejnym filmie możecie w to wątpić, ale wszystkim można zrobić sobie krzywdę. Tym bardziej, gdy ma się kilka lat. Amerykańska Komisja do Spraw Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich tydzień temu wrzuciła film, który jest przestrogą dla rodziców, aby nie zostawiać dzieci z uruchomioną bieżnią. To może zrobić im krzywdę, wciągając dziecko pod siebie. Na szczęście temu dziecku nic się nie stało, ale było o krok od tragedii. Można się śmiać, że bieganie mocno wciąga, ale tu naprawdę było niebezpiecznie. Niektóre bieżnie firmy Peloton po kilku wypadkach w USA zostały wycofane, a jej akcje spadły. Dlatego lepiej uważajcie na wszystko, co robicie. Na koniec smutna wiadomość, bo dwa dni temu odszedł znany z internetu Juan Joya Borja, a może bardziej znacie go jako Spanish Laughing Guy lub w Polsce jako Meksykanin śmieje się. El Resistas, bo taką miał ksywkę, tak naprawdę był hiszpańskim aktorem i komikiem, a wspomniany film powstał w 2007 roku. To program Ratones Colorados, który był puszczany w hiszpańskiej lokalnej telewizji od 2000 roku. Nasz bohater występował w nim wielokrotnie, a w tym konkretnym odcinku opowiadał o tym, jak był młodym facetem, pracował jako pomocnik kuchenny i mył naczynia, wrzucając je do oceanu. Pewnego dnia stracił te rzeczy, gdy porwała je wielka fala. Większość internetu totalnie nie rozumiała, o czym on mówi, ale i tak śmiała się razem z nim, bo śmiech miał zaraźliwy. I właśnie do tego filmu dodawano napisy. Zaczęło się od prezentacji pierwszego MacBooka w 2015 roku, gdy Juan został przedstawiony jako projektant Apple. Każdy kraj opisywał inną sytuację. Anglicy Brexit, Niemcy wybory, a Polacy komentowali sytuację polityczną i rządy Tuska. Czy egzaminy na studiach. Takich przeróbek powstało tysiące, a klatka z jego uśmiechem jest jedną z najpopularniejszych emotek o nazwie Kekw. Widać na niej braki w uzębieniu, które dzięki wielkiej popularności w internecie, późniejszych współpracach reklamowych udało się uzupełnić. Niektórzy mówili, że Juan stracił wtedy swoją magię, ale śmiech mu pozostał. Niestety po ciężkiej chorobie odszedł, mając 65 lat. Internet nigdy go nie zapomni, dołączył do kolejnych postaci, które nas rozśmieszały, pouczały, inspirowały i będą nadal to robić, dzięki memom, przeróbkom i filmikom. To tyle w odcinku, pełne filmy w opisie. Będę wdzięczny za każdy like, komentarz. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam na Discorda, discord.gg/wiemjak. No i oczywiście na tym kanale widzimy się w poniedziałek. Do zobaczenia. Hey. Don't push me. Ah! Oh.